Cześć, witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Valhalla. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. No i zbliżamy się do jednego już z ostatnich punkcików na mapie. Ojejku, czy to będą kamienie? Tak, to będą kamienie do ułożenia. No to ciekawe się zaczyna. Mam nadzieję, że nie będzie to jakoś długo trwało. No dobra, wejdźmy w interakcję z tym. Eivor, did you hear? The king will visit tomorrow. Sigurd will be with him. Father told me, but I cannot play too often with Sigurd. He always steals my stones and calls me Trolltooth. I can think of one way to fluster him. Use all of these stones for your next cairn. He'll have none for himself. I could build the largest cairn he has ever seen. He would be so jealous. Take these. Make him smile. Yes. And did your father mention Gunnar's arm ring? No. Not that I remember. Speak with your father tonight. He has a special task for you. Okej, okay, może to jakoś tak się uda ustawić? Troszeczkę krzywo. Ale najgorsze jest to, że ja muszę ustawić ten na nim. No kurde, na razie jeszcze stoi. Ale się giba nieźle. No dobra. Jedyna rzecz, która tu musi jeszcze ustać, to ten. Ale ja w to nie wierzę, że on ustoi. Dobra, czy on jest płaski z każdej strony? No nie. Ale to jebnie coś czuję. Ajajajaj, ale no nie powiem, nie było źle chyba, nie? Dobra, spróbujmy jakoś inaczej może to ułożyć. Ten jest bardziej chyba stabilny, tak mi się wydaje. A może i nie. Kurde, jakie to musi być wysokie ustawione w ogóle. Sakra jakaś. Nie, to w ogóle, to na 100% na samą górę musi pójść, nie? To musi iść pierwszy chyba. Kurka wodna, no przecież to będę robił. Nie ma opcji, że to tak ustoi. O kurwa. To jest takie jakby... Kurde. Jak ja mam to dopasować do tego, nie? No nie ma... Nie, no to nie może być ten pierwszy. On nie może tak leżeć.
Weźmy to bardziej tak zróbmy. Ale mi poleci gdzieś w pizdu. Dobra, zresetujmy to, bo przecież jak... Kurwa, kto to wymyślił? Który jest najgrubszy ten? No nie ma opcji. Ten co był płaski, ten musi wyrównać mi tą powierzchnię. Musi to być płasko po prostu. No nie ma innej opcji. Ten musi pójść drugi, bo jest największy z nich wszystkich. Okej, no i teraz jak ja mam na czymś takim postawić, kurde, kolejnego klocka? Fajnie, że gra wyciąga 65 FPS-ów, ale podobno był ogranicznik włączony. Bo jeżeli położymy... No to, jeżeli chcę to postawić, to musi to być na samej górze. Tak nie postawię. No i kurwa, weź tu stabilnie to ustaw, nie? Jak ja mam to ustawić, kurwa? Jest a wykonalne. A ten? Nie, no nie ma opcji, żeby to ustawić na tym kamieniu. Ja pitole, kto to... O. O. Ty stał, kurde. Stał już. Tak. A nie, dobra, jest tu jakoś to. Dobra, i teraz musimy postawić tego na pionowo. Powinno się to jakoś udać zrobić. No kurwa, na 100% się uda, no już to widzę. Nie ma chuja, żeby to się utrzymało. Spróbujmy jeszcze tak przeobrócić go. Nie ustoi, nie? Puszczę to i jebnie, nie? Patrz na te pozostałe, ale one kurna stają tak, że to jest niemożliwe, żeby to się utrzymało. Znaczy, żeby to tak zbudować, nie? Ja pitole. Czemu to ma być takie wysokie, kurwa, jebana mać? Co za śmieć to wymyślił? To ma być takie wysokie. Przecież ja, kurwa, cały odcinek będę to nagrywał, coś czuję.
No i chuj, że to stoi, jak to jest tak, postawię tego i się wypierdoli wszystko. To, nie, to jest niemożliwe, żeby to w takiej pozycji jak teraz jest, żeby to ustało, nie? Ja. Poleciał w pizdu gdzieś. Ja no, wracam do swojej początkowej koncepcji, czyli ułożenia tego tak. Może kurwa na tej ścianie go położyć. No, czemu to się przechyliło, kurwa, jak nie klikałem? Też nie ma sensu, bo to jebnie i tak. They see me rolling. Nie no, na opcję, żeby to ustawić, to jest kurwa, nie wiem. Ten kamień, gdyby był bardziej płaski, nie? To by nie było kurwa problemu. Jak ten wygląda? Jest on w stanie mi tu jakoś to wyrównać? Czekaj, może. Troszeczkę w lewo. O, 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 kurde, może się udało znaleźć rozwiązanie. Chociaż wątpię. Dobra, teraz jak go tu... No już widać, że jest przechylone, nie? I że jak postawię tego... To to jebnie. O kurwa, stoi. Ja pierdolę. Tylko tego trzeba dostawić i jesteśmy w domu, nie? Ale kurwa, to będzie trudne w chuj. Dobra, i teraz... Nie. Na pewno tą stroną grubszą, większą. Bo to dostawić i... Bardziej w tą stronę chyba, nie? O kurwa mać, to będzie trudne w chuj, żeby to ustało. No, próbujemy? Ja no już widzę, że się wyjebę. Tamto się chyba oczy całe. Ja. Ale no kurde, nie spadły te wszystkie. Może to jest jednak to. Trzeba to jakoś inaczej ustawić, ustabilizować. Może spróbujemy w tą stronę. Nie. Kurde, bo wywróci mi się tamto zaraz. O, dobra. Nie tą. Do góry trochę. Ciach. Spróbujmy to tak ustabilizować. Kurwa mać. Jak to stało przed chwilą? Ja pierdolę, przecież już z 10 minut nad tym męczę. Nie no, come on, gro. Za jakie kurwa grzechy. Nie no, dobra, na 100% tą powierzchnią muszę to ustawić. Teraz pytanie. Tak mi się wyjebie na 100%. Ty, a może tak? Teoretycznie, kurde. Dotyka. Do tej linii. No, spróbujmy. Jest, stoi, kurwa, szybko zapisuj to. Dobra. Udało się. Ja powinienem skopa to rozjebać. Ja pitole, nie? Z 15 minut, kurde, chyba to robiłem. Tylko po to, żeby taki głupi punkcik umiejętności uzyskać. Ja. No jestem porąbany, dobra. Dajemy w atak wręcz yellow. Gdzie ten mój wierzchowiec?
Ja pierdzielę, zasrane kamienie. Nigdy więcej tego mi nie dawajcie. W sensie takich trudnych. Ale coś czuję, że z każdym kolejnym obszarem będą coraz wyższe, nie? The longhouse is a good place to start. O jest, sorry. Siema, co potrzeba? Oh, starlight, my starlight. A swift death by a sharp sting separates us, both by lip and by heart. Whether by land or by sea, we never shall part. A fellow romantic soul. Perhaps you might be able to aid my plight. What ails you? A witch told me that one sting from the fuzzy little demon would steal my breath. But my love keeps bees. You cannot deliver your love letter because there are bees in the way. I could carry it for you. If you would do this kindness for Gil, then you must be a kindred spirit. Do you also enjoy the stamen and the petal? I enjoy much of many things. Oh, I had a feeling you would understand. I have painted my love in words in this letter. Let your romantic heart guide you. If I find this love of yours, I'll deliver your feelings. I'm sure your words will lead me to your heart's desire. Thank you. Oh, thank you, stranger. I shall call you Sunshine, for you broke through the clouds of my loneliness. The sweetness of honey on the tongue, with the danger of being stung. It is like love, always a chance of losing. Dobra, no tam są chyba ule porozstawione, nie? Więc... Starlight, starlight. Would you say that you are cow-eyed and willow-limbed? Oh, I suppose. I'm not sure what that means, but it is pretty. Are you composing a poem in my likeness? My mistake. Apologies. Starlight. Moment. Starlight. Which of these keepers of the bees fits Gil's poems? Z nią nie można gadać. A to jest jedyna hodowla. Co on do gościa kurde zarywa? Would you say that your hair could be described as bracken-colored tresses? I beg your pardon? It matters not. No właśnie. Return to your work. Jest dwóch gości i jedna babka, więc to musi być ona. Do you consider yourself a man who has features so delicate that God himself must have painted them on with a fine brush? Yes. Then I have a letter for you. Thank you. I have delivered the letter. Now to see if Gil has met his match. To nie był on, nie? Ale kurde jolo. Ciekawe co powie. Jak nie to się zajubię ten lisi od do tamtej babce. Nie ma go tu, więc to raczej nie był on chyba. Surprise? You've got a beautiful heart and mastery of verse, but I do not return your feelings, Gil. But Serle fancies you. I understand if you do not want his company. He isn't very handsome. He does? The lad with the hair of bracken and smoldering gaze? Serle, you say? I must compose another letter. Sorry, Gil. Looks like you'll have to face your love yourself. Best of luck. Okej. Okay. Tak czy siak, quest zakończony, nie? Nieważne. Dobra, bo tu mamy jakiś kluczyk. I on jest pewnie do tego budynku, tak.
Okej. Mapa. I mamy teraz tak. Tu mamy tego ziomeczka i tu mamy jeszcze trzy znaczniki ostatnie do zrobienia. Więc sobie zróbmy, no i zostanie oczywiście to. Głowacz mały 1 na 10, czyli ryby do wyłowienia. Ej, w ogóle to kurde widać na mapie, ty, jak się najedzie. Tu też jest 1 na 10. Zajęcza łapka. O, mam 3, więc mogę to dostarczyć i skończyć to w razie czego. I troć. No tak czy siak będę musiał łowić jakieś ryby, jeśli będę chciał to ukończyć. Dobra, idziemy po te trzy rzeczy tutaj. A, jeszcze punkcik umiejętności mamy. Muszę pamiętać, że kurde 20 prawie minut się męczyłem z jebanym ułożeniem kamieni. Tu sobie wydamy i potem tu pójdziemy w to drzewko, w te 4 skille. A potem jak to zrobimy, to idziemy tutaj z tej strony. Dalej. Hello there. I'll see you later. Ja myślałem, że ma coś ciekawego. Okej. Dobra, bo się pogubiłem. Gdzie ten znacznik jest? A on dalej gdzieś jeszcze, dobra. Bo co w sumie jest to? Przejdźmy górą. O. Fajne mury obronne tu macie w tym. Festivities haven't started yet. There is still time to search for Kunan. Szczerze? Gratulacje, kurde, żeście walnęli w tamtego. Stoisz za typem i zamiast w niego wchodzić w pierwszy ten, to... Okej, myślałem, że tu będzie jakieś przejście. Dobra, czy ja tam jestem w stanie w ogóle jakkolwiek wejść? Doskoczymy tu? O, dobra, doskoczymy, okej. Dobra, ale tu coś jeszcze jest chyba, jeśli się nie mylę. A nie, to było to, dobra, bo to jest w tym drugim budynku, okej, bo myślałem, że to zebrałem właśnie ten skarb. There you are, Snake Tongue. Eivor, have you been enjoying the festivities? We are done with this shadow play. Tefter is safe, and I know of your plan to sacrifice him in your stead. You think I mean to escape the flames? I go to the Wicker Man gladly, but I will not leave Gloucester in the hands of the Christian Zealot. Then what? Leave your people without a leader, and an angry church ready with holy fire? They won't be without a leader. Modron will sit upon the Horn's throne. Are you telling me that Modron lied? Ha! We've turned you in circles like a dog, haven't we? Modron was the architect of Tevder's murder, Eivor. All to take control of Gloucestershire for herself. It would be a hard grasp to hold, surrounded by Christians on all sides. There was no other way. She had a vision. Tevder framed by flames and burning. Everything we created together. Everything? You and Modron. Then Gwynedd. A man must get his house in order before his death. Feather his nest for his children.
Then make your peace with God, Britain. For shitting on my name and drugging me is an offense I kill for. I'm to be dead within the Wicker Man by Samhain's end. I beg you, let me die for my people. You and the witch, this was your plan. To make me dance your merry tune, so you could build a legacy for your daughter. I always desired Modron. So when she asked me to take the part in a fertility ritual, of course I agreed. Our union conceived not only Gwenyve, but a united Gloucestershire. One that Tevder would stamp out. This is where you failed, Cunan. Tevder is a changed man. He straddles the same line as you. Tevder? The boy has the head of a mule. You taught him reason? Not just I. The kindness of bandits and strange Britons. He embraces Christ and Chernanos alike. Shit. Prophecy is a strange web, is it not? Tevder's reformation just needed a kidnapping and a dedicated Dane. Eivor, Modron will have taken Tevder to her forest temple. If you make haste, you might be able to stay her blade. I have much to attend to here, otherwise I'd lead you myself. Go now. Unless you plan on killing me first. You are already a dead man. I will not make your people suffer for your actions. Thank you, Eivor. Your mercy will be rewarded, I'm sure. Okej. Drzwi się pootwierały dla nas, dobra. Tu jest gdzieś jeszcze jakiś skarb. To go zbierzmy. Okej, nie było pytania w ogóle. Dobra, no i zostało ostatnie bogactwo. Które jest w tamtą stronę. I zrobimy to sobie jeszcze w tym odcineczku. Pytanie, czy ja się tam dostanę do tego kościołka. Kurde, w sumie mogę najpierw tutaj pójść. Dobra, jest barykada. Ale możemy to odsunąć w ten sposób. Okej. Boczne wejście otwarte. No, no, that's new leather. No dobra, tu sobie zakończymy ten odcinek, ponieważ musimy się udać teraz gdzie? Tutaj jeszcze, w to miejsce. I najprawdopodobniej w ten sposób odkryjemy tamtą rzecz. No i musimy ściągnąć też gościa z zakonu. Więc tym zajmiemy się w kolejnych odcinkach. Na teraz to tyle. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostaw kciuka, subskrypcję, dzwoneczek. I miłego popołudnia. Trzymaj się. Cześć.